Ten film powstał dzięki wsparciu naszych patronów na Patronite i YouTube. Dziękujemy! Witajcie moi drodzy w kolejnej szybkiej prognozie pogody. Dziś zajmiemy się niebezpieczną sytuacją, jaka będzie występowała w Polsce południowo-zachodniej. Przede wszystkim sieć obserwatorów burz wydała zagrożenie ekstremalne dla południowego zachodu, ponieważ sytuacja burzowa będzie bardzo niebezpieczna. W związku z tym ja skupię się bezpośrednio już na mapach. Nie będę tutaj przeglądał jak zawsze waszych materiałów i innych rzeczy, bo temat jest naglący i trzeba się tym po prostu zająć. W tym momencie w godzinach porannych i w godzinach przedpołudniowych możemy zauważyć, że nad Polską północno-zachodnią znajduje się front atmosferyczny. Front atmosferyczny zaznaczający się w tym momencie przede wszystkim chmurami, które rozciągają się od województwa pomorskiego po województwo dolnośląskie. Na południu natomiast i w centrum Polski mamy temperatury mamy o wiele ładniejszą pogodę i temperatury o wiele wyższe. W tym momencie według wyliczeń modelu ECMWF na południu temperatury osiągają już w tym momencie 30 stopni Celsjusza, natomiast na północnym zachodzie tylko 16 stopni Celsjusza, więc różnica temperatur między tymi dwoma masami będzie naprawdę duża. Front atmosferyczny w kolejnych godzinach będzie dalej przemieszczał się w kierunku Polski południowo-wschodniej, natomiast ta elektryzacja wręcz związana z tymi dwoma różnymi masami powietrza będzie zaznaczała się bardzo niebezpiecznymi burzami. Burze te powinny zacząć pojawiać się już około południa, bądź delikatnie po południu w województwie dolnośląskim, w okolicach chociażby Wrocławia. Następnie będą przemieszczać się w kierunku wschodnim z odchyleniem na południe, przy czym największe ryzyko tutaj związane jest z tym, że będą to superkomórki burzowe, które będą bardzo niebezpieczne, o czym zaraz będę wam mówił. Burze powinny bardzo szybko do godziny 16 utworzyć się na całej długości frontu atmosferycznego od Polski południowo-zachodniej po województwo podlaskie, przy czym na północnym wschodzie one powinny być jednak słabsze. Największa szansa jest na to, że utworzą się superkomórki burzowe w pierwszej fazie, które będą niestety niosły bardzo niebezpieczne zjawiska w postaci porywu wiatru nawet powyżej 100 km na godzinę, opadów gradu nawet powyżej 5 cm oraz możliwością zejścia trąby powietrznej. Największa szansa na to jest w Polsce południowo-zachodniej, o czym za chwilę też powiem. Następnie te strefy burzowe będą przemieszczały się w kierunku Polski południowej i południowo-wschodniej, a wszystko to związane będzie właśnie z frontem atmosferycznym, który będzie powoli przemieszczał się i wypierał właśnie to ciepłe powietrze. Scenariusz jest jeszcze taki, że w godzinach późno-wieczornych przez województwo małopolskie może przejść tak zwana burza wiatrowa, więc układ mezoskalowy, układ konwekcyjny z bardzo silnymi porywami wiatru. Jeśli chodzi o parametry burzowe, tutaj przede wszystkim możemy zauważyć, że najsilniejsza inicjacja tych najniebezpieczniejszych zjawisk burzowych będzie w województwie dolnośląskim, opolskim, łódzkim i w województwie śląskim. Burze w pierwszej kolejności będą izolowane, z czasem będą łączyły się w większe struktury burzowe. Przede wszystkim tu musimy skupić się na tym, że energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji będzie bardzo dużo, powyżej 600 dżuli na kilogram, a w wielu miejscach nawet powyżej 1000 dżuli na kilogram. Parametry burzowe, może inaczej, parametry konwekcyjne będą faworyzowały tworzenie się superkomórek burzowych. Największa intensywność w tworzeniu się superkomórek burzowych będzie w województwach dolnośląskim, opolskim, północy województwa śląskiego, w województwie łódzkim również. Te superkomórki burzowe będą w stanie tworzyć leje kondensacyjne, to z pewnością, ale też być może trąby powietrzne, szczególnie w województwach dolnośląskim, opolskim, na północy województwa śląskiego oraz w województwie łódzkim. Tam szansa na to jest największa. Jakby tego było mało, również grad. Grad lokalnie może być wielkości do 4 bądź 5 cm, a niektóre wyliczenia modeli numerycznych sugerują nawet grad powyżej 5 cm, nawet mówią o 8 bądź 9 cm. W superkomórki burzowej grad pada punktowo, więc w danym obszarze może powycinać, wiecie, rzeczy na polu, ale generalnie obok tego nie tknąć, więc tu musimy przede wszystkim zwrócić uwagę, mając jakieś radary, typu aplikacje typu monitor burz, na to, gdzie takie superkomórki będą się przemieszczać. Jakby tego było mało, PWAT, energia, PWAT, po
prostu pewat. Nasycenie parą wodną atmosfery będzie bardzo wysokie na całej rozciągłości frontu atmosferycznego. Od południowego zachodu po północny wschód to będzie powodowało, że te burze będą zasobne wilgoć, będzie bardzo dużo też opadów, a to znów spowoduje lokalnie podtopienia, zalania, bądź jeżeli burza będzie nad danym miastem się dobudowywała, mogą pojawić się powodzie błyskawiczne. Gniezno oczywiście pamięta, co się ostatnio stało, więc moi drodzy, dzisiaj na pewno sytuacja pod tym kątem będzie niebezpieczna. Różnica temperatur w godzinach popołudniowych będzie bardzo duża, szczególnie w województwach południowo-zachodnich. Będziemy mieli na styku frontu atmosferycznego po jednej stronie powyżej 32 stopni Celsjusza, a po drugiej stronie tylko 22 stopni Celsjusza. To nigdy nie przynosi nic dobrego. Przynosi bardzo silne i niebezpieczne burze. Wiatr, jeśli chodzi o sam wiatr, nie powinien być silny od 20 do 30 bądź 40 km na godzinę na północnym zachodzie, ale tam, gdzie będą tworzyły się superkomórki burzowe bądź burze wiatrowe, ten wiatr może oczywiście przekraczać nawet 100 km na godzinę, 100, 110 w ekstremalnych warunkach, nawet 120 km na godzinę. W związku z tym sieć obserwatorów burz zaktualizowała prognozę na 19, noc 19 na 20 czerwca i rozszerzyła na południowym zachodzie ją o ekstremalne zagrożenie burzowe, czyli kolor fioletowy. No i mamy tutaj centrum i wschód województwa dolnośląskiego, południe województwa wielkopolskiego oraz łódzkiego, województwo opolskie, śląskie, zachód, województwa śląskiego i północny zachód województwa małopolskiego. I jak czytamy, tam sytuacja będzie najniebezpieczniejsza. W rejonie tym możliwe są przede wszystkim superkomórki burzowe z całym wachlarzem zagrożeń, nawalne opady deszczu, opady dużego i bardzo dużego gradu, możliwy grad powyżej 5 do 7 cm średnicy, niewykluczone, że nawet do 10 cm średnicy. Zjawiska downburst, czyli wiatr zstępujący z superkomórki burzowej w porywach powyżej 100-110 km na godzinę, a także trąby powietrzne. Burze będą stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia, mogą powodować poważne szkody materialne, więc każdy komunikaty pogodowe naprawdę dzisiaj warto śledzić. Ja życzę Wam dziś spokojnego mimo wszystko dnia. Ja oczywiście śledźcie nas, ponieważ my będziemy tutaj działać i też dla Was relacjonować. Życzę dobrego dnia.